Radio Tok FM, radio. Wychowywać jak najlepiej dzieci i młodzież w duchu katolickim i polskim. Oczywiście będą nagrody. No znowu coś nie kontaktuje. Zapłacenia dzieciom i młodzieży, podróży. No i jeszcze zobaczymy. To wszystko jest do omówienia. Patrzcie Państwo na portal Radia Maryja. Ale jeszcze jedno, proszę Państwa. Oczywiście drugi festiwal, który będzie wcześniej od młodzieżowego, dziecięco-młodzieżowego. No ja tu drugi słaby, to się ona zadzwoniła, ja mówię nie. W naszym sanktuarium. I koniec. Festiwal 19 nie. maja bieżącego roku, też sobota. Każdy zespół ma wykonać dwa utwory o tematyce. Może do Wiesława Gomułki się ona dodzwoniła, no to wtedy jest. Ja rozumiem. Oczywiście, tak jak już powiedziałem, tematyka festiwalu jest związana z obchodami stulecia niepodległości Polski. W festiwalu mogą wziąć udział zespoły amatorskie liczące powyżej 10 osób, kluby seniorów, domy dziennego pobytu, różne organizacje zrzeszające seniorów, chóry i zespoły. Także proszę Państwa, no, dzisiaj mamy problem z Eurobankiem, bo dziadostwo na całej linii, proszę Państwa. Ja się nie mogę, zalogować się mogę, nie mogę przesłać na Eurobank, no bo po prostu telefon jeden mi się wykończył, bo już numer jest nieważny i teraz na linii, infolinii nic nie mogę zrobić, tylko muszę po prostu się udać do banku, a ja się nie mogę dzisiaj udać do banku. Tu jest cały pies pogrzebany. Jury wybierze spośród zgłoszonych się dziady gapią, wiesz, przełażą. Obrzydliwe to jest wszystko, obrzydliwe, ja nic nie mogę zrobić. Po prostu jestem momentami wściekła. W Eurobank się jakaś Agnieszka pokazuje, serwis demonstracyjny. Ja pytałam się wielokrotnie tych pracowniczek w Eurobank i one nie wiedzą, co to jest ten serwis. Ja mówię, no jak to, co to jest ten serwis? Jak co jakiś czas wyskakuje serwis demonstracyjny. Jakaś Agnieszka Pawlitkowa czy Kakaja, nieważne. 19 potem maja, dziewczyna mówi, że w ogóle Bank Euro jest głupi. Dziewczyna, która pracuje w Eurobanku. No bo jak zapłacimy 15 zł, na przykład tutaj na to, tylko na które konto swoje? No to pożyczkowe i to swoje, to się to coś ruszy. No i okazało się, że ta dziewczyna ma rację, bo tam 90 parę groszy trzeba zapłacić na to pewne konto, nie wiadomo w dalszym ciągu które, czy na to moje, czy to pożyczkowe. I to, że się coś ruszy. Ja nie mogę nawet 5 groszy przesłać teraz, bo żąda potwierdzenia SMS-em na telefonie, który od 9 do 10 stycznia 2018 już jest nieważny. I to mi tak spieprzyło sprawę, że nawet na infolinii nie mogę tego poprawić, no bo on o jakieś gospodarcze się pyta, że to jakaś pomyłka, że to 1% z podatku. Obrzydliwe! Muszę zapłacić dodatkowo 7 zł, jeszcze iść na pocztę. Jeszcze muszę wypełnić, a nie mam tego pod ręką. Coś obrzydliwego. Eurobank, ja mówię, że każdy bank ma jakąś głupotę w sobie. No to jeżeli pracowniczki z Eurobank same mówią o swoim banku, że jest głupi, no to chyba jest głupi, prawda? Eurobank. To po pierwsze. A po drugie to są banki żydowskie, bo to są europejskie banki żydowskie i mają takie debilne zaklęcia, że po prostu, wiesz, sam diabeł za tą głupotą nie nadąży, bo mówi się, że szatan diabeł jest inteligentny. Mówi się, że szatan diabeł jest mądry. W aktualności dnia, 10 dzień stycznia, środa i omawiamy ważne rzeczy, które dzieją się w Polsce i na świecie. Teraz oczy nasze no, zwracają się na Polskę, naszą ojczyznę. Naszym gościem pierwszym jest pan profesor Mieczysław Ryba, którego bardzo serdecznie dziadostwo, serdecznie, dziadostwo. No nie mogę, bo ja muszę do Ełku, do sądu coś wysłać i to jest bardzo pilne i mogę to dzisiaj tylko zrobić, a jutro to co ja z tego zrobię, będę mieć. Ale chodzi mi o spotkanie tą wieczorne, tą kolację, jak to nie nazwać. No nie wiem, jak to nie nazwać. Premiera polskiego rządu z Junckerem i także... Ja przejdę z tego Banku Euro, bo to mnie denerwuje. Natomiast na bank, mBank jeszcze nic nie przyszło, zaraz zobaczymy, co ona wnosi
nowego. Nawet przesłałam sobie 50 groszy, czy to przechodzi, że nie przeszło. Było bardzo tutaj 6 godzin i nie ma. 6 godzin i nie ma. No to, o parlament, to ile będzie szło? Teraz nagle zaproszenie na taką. No zresztą te godziny były bardzo takie gorące, można powiedzieć. Ta rekonstrukcja tak bardzo szybka, potem pierwsze te obrady rządu, potem znów podróż wieczorna premiera. Jak pan widzi te fakty w ich połączeniu, że tak powiem? No, póki co to nade wszystko ma to wymiar wizerunkowy, bo te długie rozmowy jakby pokazały, nie, tym ja nie że zrobię. Była się to w jakiejś przyjacielskiej atmosferze. Po drugie, że jest tak zwany dialog. No cokolwiek byśmy na ten temat nie mówili. Otóż rzeczywiście, tak jak ojciec powiedział, ocena tego, co się w Polsce dzieje przez Komisję Europejską, no tak dalece odbiega od rzeczywistości, tak sprzeczne z tym, co realnie w Polsce ma miejsce, że taka możliwość długiego wyjaśniania i wykładania polskich racji, no jest cenna. Oczywiście to w dyskomfortowej sytuacji stawiało szczególnie Timmermansa, który owszem w tych takich różnych tyradach ideologicznych... Żydostwo chce nas zjeść. Od dupy strony liczenie, od dupy strony myślenie. Tym elitom lewicowym. Albo to tak to finanse, albo ten... na argumenty, to z Wrocławia, prawda? No bo tam chyba najbliżej mają do Izraela. To już ten jeden krok może zrobić i w kierunku do Izraela pójść, prawda? No bo skoro Ziobro mówi, że te firmy pożyczkowe, lichwiarskie wszelkie, co dwa razy więcej chcą, już powinny dawno przestać istnieć, no to trzeba się wziąć za nie, do cholery jasnej, za to żydostwo. Obrzydliwe, lichwy, branie, obrzydliwe na lichwy. Wykreowane, to tak, znaczy otwarcie tego tak, na bazie 7 artykułu traktatu. Czy ten Feratum Polsce, Bank, no Feratum tak, Bank, rozmowa, 1000 SMS-ów, proszę Państwa, mi tu wysyła, telefon został zablokowany przez, ale to inny telefon z innego powodu, przez 1000 SMS-ów. Ja mówię, że wypłata od 8 do 10. A to się niecierpliwi, 1000 SMS-ów nadaje, jakby to coś miało zmienić, prawda? Niespokojny Ferratum Bank, no a to ja nie widziałam, że tak to finanse, to też jest z Wrocławia. I to, co jest z Wrocławia, to wszystko jest żydostwo, bo to jest jedna noga, że takie forsowanie. Jeden krok w kierunku do Izraela. I teraz, jeżeli te mafie żydowsko-watykańskie były od bardzo wielu lat i we znaki się dały, to my róbmy wszystko, brońmy się przed tymi mafiami żydowsko-watykańskimi i będziemy uwolnieni, uwolnieni. No tutaj oczywiście w tle tego wszystkiego gdzieś się pojawia bardzo taki ciekawy i dobry komunikat do świata, że mamy do czynienia z jakimś nowym otwarciem, nowym dialogiem. Na szczęście ze strony polskiej nie pada jakiś argument, że się z czegokolwiek wycofujemy, no bo niby z czego się wycofywać. Ale tu inny urzędnik unijny, mam tutaj na myśli Donalda Tuska, wysoki, bo przewodniczący Rady Europejskiej, no daje ten wywiad do tygodnika powszechnego, w którym no, zamiast pomagać temu rządowi, który chce te sprawy z Unią ulepszyć i jakoś naszą pozycję podnieść, no to on ten rząd atakuje, porównuje do Rosji, czy też wskazuje na jakiś rzekomy sojusz. No taki to jest klimat i takich mamy polityków, aż strach pomyśleć, w jakich to okolicznościach Polska była rządzona jeszcze do niedawna i przez jakich ludzi niestety. Natomiast tutaj w obie strony, a w szczególności Komisja Europejska, poprzez te rozmowy kolacyjne, no ma taką, że tak powiem, szansę w jakiś sposób z tego wychodzić z twarzą. No, pytanie, jaka zapadnie decyzja w Berlinie, czy też w Paryżu,
jeśli bierzemy pod uwagę dalsze działania agresywne, no bo wiemy, że tych działań podjęto całą masę. Cel jest, jak wiemy, prosty. Zamknięcie takiej drogi upodmiotawiania Polski, czy też organizowania krajów Środkowej Europy w innym duchu niż co mnie. Znowu, a musi zawierać 35 znaków. To nie jest prawda, bo to nie o znaki chodzi. Jak ktoś coś zapisał, albo musi... ...polskiego rządu, gdzie zmieniono ministrów tych, którzy byli taką twarzą PiS-u, byli mocno waleczni, czy kojarzeni z taką walką. No co oczywiście od strony wizerunkowej no, jak gdyby tak pokazuje, że ma rząd taki bardziej technokratyczny, płatność, rząd bardziej z listy. Prawda, nie polityczny, ale mający takie cele czysto taktyczne, gospodarcze. No i że to daje jakiś sygnał taki dla tej Unii, że Polska będzie tym, nie będzie zainteresowana w tej kontynuowaniu tej konfrontacji. Wszystko obrzydliwy to, jest Europa, po prostu nawet nie tyle głupi, ale no tak mnie dzisiaj zdenerwował ten euro. Ale panie profesorze, nie dzisiaj, ale codziennie. Można przecież Eurobank, proszę jest, państwa, ponoć najlepszy. Dla z tych żydowskich, ponoć najlepszy. Takie wrażenie, że panowie ten właśnie no, taki głupi, zaś naprawdę. Timmermans trochę zacierają ręce, że jednak warto było tworzyć ten nacisk na polski rząd, czy na polską tutaj, prawda, tą koalicję prawicową, że warto było robić te spektakle, te wszystkie, prawda, monity, bo cóż, premier się zmienił, jakby nie patrzeć. Zmienił się minister, który na przykład ta właśnie wojna o polską tutaj, prawda, puszczę i tak dalej, że jednak no, ulegli w jakimś sensie. Czyli takie wrażenie, że się ci panowie troszeczkę cieszą z tej sytuacji. Znaczy, to jest tak. Rzeczywiście, no, na przykład w sporze o puszczę, w ogóle trudno tam znaleźć jakąś racjonalność po stronie komisji. Jeśli bierzemy pod uwagę cały ten konflikt z ministrem Szyszką, no to tam mieliśmy do czynienia spór nauki z ideologią, no tak sobie uczciwie powiedzmy. Minister Szyszko, wielki fachowiec w tej dziedzinie, zresztą za nim stały bardzo twarde, bardzo mocne argumenty, a z drugiej strony mamy do czynienia z ideologami, no z takimi dosyć agresywnymi, jeśli bierzemy pod uwagę cały ten ekologizm. To fakt bezwzględny. Natomiast no, pytanie jest takie, które ojciec postawił, czy nowi ministrowie, czyli minister obrony nowy, minister spraw zagranicznych, czy nowi ministrowie będą stali na starym stanowisku i realizowali polski interes, a zmiana jest tylko taktyczna, po to tylko, ażeby osiągnąć pisane polskie cele, dane i zniknęły, no. Nowy wizerunek. Tutaj nic się złego wtedy nie dzieje, no bo jest to taktyka. Sztywny taki jest. Widzimy, stanął w drugim szeregu, gdzieś w tle, po to, ażeby nie drażnić. A cel realizowany byłby taki sam, czyli twardo interes Polski, a środkami miękkimi, no bo takie potrzebne są okoliczności. No gorzej by było, gdybyśmy rezygnowali ze swoich ważnych celów, ważnych zadań, merytorycznie słusznych, no to tu byłby problem, tak? No i pytanie, oczywiście zawsze się jawi, czy to jakiś niepokój się jawi, czy te zmiany zmianami personalnymi by nie poszła zmiana polityki. Póki co takich deklaracji nie ma. Jeśli mówimy o tej rozmowie kolacyjnej, no to Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej jednoznacznie wskazywał na to, że argumentował, pokazywał polskie racje. Racje stanu, proszę państwa, polskie racje stanu, tak. Naszą wizję. I to radio obrotowe jest, państwo, zobacz. Nie rezygnował, no i myślę, że taka powinna być zasadnicza droga, bo rezygnować można wtedy, zwłaszcza na kompromis można iść w takich momentach, gdzie no, nie mamy racji, gdzie się wykaże, że Polska gdzieś się myli w jakichś ważnych sprawach. Natomiast jeśli ta racja jest
no to byłoby wtedy, że zwycięża argument siły, a nie siła argumentu. Natomiast oczywiście jest też druga strona medalu. Znaczy, na pewno Komisja Europejska pod presją Paryża i Berlina i środowisk lewackich i tej naszej niestety targowicy. No w Radiu Maryja to konkretnie mówią, proszę Państwa. Konkretnie. Poszła tym tropem traktatu siódmego, no zupełnie bez sensu. To znaczy, kiedy porównuje się praworządność na Malcie, o tym się dużo mówi, gdzie mamy do czynienia z jakimiś zabójstwami politycznymi, w tle się to pojawia i w Polsce, i przeciwko Polsce jest jakaś procedura uruchamiana, a tam nie, no to naprawdę tego się nie da obronić. Oni zabrnęli w taką dziwną uliczkę ślepą i pewnie też będą szukać, jeśli by padła decyzja, że trzeba Polskę odpuścić, że to do niczego nie prowadzi, że tego nie wygramy, będą potrzebowali jakiegoś takiego wyjścia z twarzą z całej sytuacji, w którą zabrnęli. Być może też jest poszukiwanie takiego rozwiązania, które dałoby komisji no, takie alibi wyjścia z twarzą z sytuacji absurdalnej. To nie wiem. Jesteśmy u progu nowego rządu, nowego składu. Na szczęście ten spektakl pod tytułem rekonstrukcja się już zakończył, no bo rzeczywiście w pół roku, jeśli o tym mówimy, to bywało to już nawet lekko męczące. No, jest to nowy rząd, jest nowy premier, jest próba nowego ułożenia relacji z Unią, jest próba takiego wejścia w elektorat ten centrowy, który był straszony różnymi takimi politykami pisowskimi, tymi, którzy byli twarzą tej partii przez wiele, wiele lat. To naprawdę powiem, nawet z Jarosławem Kaczyńskim włącznie, no, który nie jest w rządzie ani nie sprawuje żadnej innej funkcji tego typu. I to jest na użytek krajowy. Z drugiej strony jest pewna ofensywa na użytek zewnętrzny. Jeśli rząd utrzymałby stare cele, stary kurs, stare racje, które się bronią same przez się, to choćby na przykład w sprawie uchodźców, no trudno nie twierdzić, że rząd polski w tym względzie ma i miał rację, że pomagać na miejscu jest o wiele lepiej niż przyjmować masę imigrantów. No to w tym względzie nic się złego nie stanie. Byłoby inaczej, gdyby rzeczywiście ten kurs był zmieniony. Oczywiście, no i panie profesorze, odczuwamy to, ja przynajmniej to widzę, że teraz no, ogromnie no, ważymy słowa, przynajmniej w tych komentarzach po tej stronie, prawda, no ważymy oceniając to, co się dzieje, no ale z drugiej strony słowo zmiana czy zamiana znaczy zamieniam coś, żeby było lepiej, a tutaj no nie widzimy jakichś negatywnych, prawda, cech u tych zmienionych na przykład ministrów. Zamienią dlatego, że coś nie gra, prawda? Ktoś coś nie. No więc tutaj takie, no, się rodzą różne pytania. Pewnie część z wyborców, tak mówiąc, zastanawia się jeszcze i tak, no myśli bardzo głęboko, no bo być może owoce tego zobaczymy, jakiś ten celowość tego też, no ale no, w każdym razie ważymy słowa, to pan zauważył, panie profesorze. No tak, no powiedzmy sobie szczerze, no od samej pani premier Beaty Szydło począwszy, no nie było jasne jakichś kryteriów tego typu, że mamy do czynienia z premierem, który popełnił jakiś duży błąd, albo z premierem, który na tyle osłabł wizerunkowo, że trzeba zmienić, ażeby ten wizerunek podreperować, no bo słabo wygląda to w przestrzeni takiej wyborczej. Tak nie było. A później z ministrami było podobnie, więc tutaj chęć jest, wydaje się, no bo próbujemy też rację wyciągnąć i racje wydają się jedynie takie, że jest pewien program, pewien pomysł na to, ażeby prawica w Polsce zyskała przed wyborami samorządowymi jeszcze większą siłę po to, ażeby te wybory samorządowe wygrać, szczególnie w sejmikach, szczególnie gdzieś w większych ośrodkach miejskich, ale także i mniejszych. Więc trzeba oprócz tego takiego bardzo oddanego elektoratu jak gdyby przyciągnąć ten elektorat centrowy i ci politycy nowi, czy trudno nawet nazwać politycy, bo to bardziej często urzędnicy, mieliby to ocieplenie takie w
tym, czy zaadresowanie tego wizerunku do nich przyjąć za dobrą monetę. A druga rzecz to pewna taktyka gry czy rozgrywania spraw z Komisją Europejską. No tylko mówię, jeśli że ważnym jest w tym wszystkim to, ażeby środek nie zamienić za cel, że celem jest nie to, żeby mieć wygrać wybory, czy nie tylko to, czy pocieplić stosunki z Unią, ale celem jest to, żeby zrealizować interesy polskie. Jeśli stary kierunek, który został zdefiniowany przez dobrych ministrów, będzie utrzymany, a pod taktykę różne osoby się zmieniają, rotują, bo ta taktyka też ma swoje znaczenie, no to wtedy będzie nic się nie stanie i tutaj ten elektorat... Agnieszka Eurobankowa, o już jest, Agnieszka Eurobankowa. Ja napisałam w komentarzach, że to tak przeszkadza ludziom, że są niezadowoleni, bo im to uniemożliwia przesłanie ważnej kwoty w ważnym dniu. Pozdrawiamy serdecznie. Coś obrzydliwego. Agnieszka, a jak te debilki słyszą o Banku Euro, one nie wiedzą, o co chodzi. No to przecież debilstwo. I same mówią, że Bank Euro jest głupi. Jak głupi. Jak głupi to jest. Teraz zacznę, może tutaj zrobimy. Teraz tak. 4.
drodzy Państwo, i kolejne nasze połączenie. Również chcemy się przebaczyć i ocenić sytuację, która ma miejsce teraz w naszej ojczyźnie, jeśli chodzi o te ostatnie wydarzenia. Naszym tutaj gościem jest pan redaktor Wojciech Ryszczyński, obserwator też życia społecznego, politycznego, filetonista. Witam serdecznie, panie redaktorze. Witam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Dzisiaj patrzę na pierwszej stronie naszego dziennika, ryzykowna zmiana. To jest tytuł właśnie tego, co jak tu redaktor ocenia, co się dzieje teraz może w naszej ojczyźnie. Po głębokiej rekonstrukcji rządu stanowiska stracili najbardziej konserwatywni ministrowie. To jest tutaj taka ocena, ale myślę, bardziej trzeba nam jeszcze popatrzeć na sytuację, jak to wygląda z relacją do Unii Europejskiej, szczególnie właśnie patrzymy na Brukselę. Rozmawiałem przed chwilą też z panem profesorem Mieczysławem Rybą i właśnie było pytanie takie, czy panowie Timmermans, Juncker i jeszcze wielu innych nie zacierają trochę teraz ręce, patrząc i ciesząc się, że może ich jakieś pewne plany, marzenia się mogą spełnić. Tak tylko pytam, bo oczywiście nie jestem tutaj w tych sprawach, żeby sądzić. A jaka jest pana widzenie, panie dyrektorze, tych sytuacji? No, mnie też trudno będzie sądzić. Ja mam raczej więcej pytań niż odpowiedzi. Powiedział ojciec, że odeszli najbardziej konserwatywni. To prawda, ale odeszli też najbardziej, jak to się zwykło mówić, kontrowersyjni. Kontrowersyjni dla kogo? Otóż chciałbym się odnieść tylko do tych najważniejszych zmian, właśnie tych, które z kolei budzą pewne kontrowersje i znaki zapytania. Uważam, że to jest to, co się stało, to jest niedobry sygnał, który trafił do elektoratu prawicy, tego najbardziej zdecydowanego, konserwatywnego, ponieważ dymisja to zwolnienie z pracy, a zwalnia się z pracy tego, kto źle pracuje. Taka jest definicja, tak to wszyscy w sposób logiczny, wszyscy ludzie niezwiązani przecież z polityką, ale tak to odbieramy, interpretujemy. Pytanie zatem, czy minister Antoni Macierewicz źle pracował? No nie. Wręcz przeciwnie. Zrobił chyba najwięcej w tym rządzie, ale okazał się niewygodny. Wszystko wskazuje na to, że niewygodny był dla środowiska prezydenckiego. Warto tu pamiętać to bardzo fatalne oskarżenie prezydenta w stosunku do ministra o ubeckie metody przekazane jakiemuś przygodnemu przechodniowi. Tym niemniej przedostało się do mediów i otworzyliśmy wtedy wielkie oczy ze zdumienia. To samo można powiedzieć o ministrze Janie Szyszko. Bronił polskiego stanowiska w sprawie Puszczy Białowieckiej. Był chyba jednym z najlepszych fachowców swojej branży jako profesor i specjalista od ochrony środowiska. Czy mamy rozumieć, że został odwołany, bo pracował źle? No nie. Też okazał się chyba niewygodny przez swoją bezkompromisowość i konsekwencje. Co ciekawe i co jest bardzo smutne dla elektoratu prawicy, do którego się zaliczam, to, że dymisje te to spełnienie marzeń i oczekiwań opozycji Brukseli. Obaj ministrowie, Jan Szyszko, Antoni Macierewicz, byli zacieple atakowani przez opozycję, a dziś można powiedzieć, że odniosła ona sukces. Czy zatem skład rządu, obecnego rządu, jest kształtowany przez opozycję? Takie można też postawić pytanie. Czy nadal jest ta opozycja tak silna i skuteczna, że decyduje o zmianach, że ma wpływ na te zmiany, czy nadal znajduje zrozumienie na szczytach władzy? To kolejne pytanie. Resort Obrony Narodowej, tak uważam, będzie w dobrych rękach. Minister Mariusz Błaszczak jest mocną stroną dobrej zmiany, ale widać, że sam był tym zaskoczony, tą nominacją. Wyrwano go z dotychczasowej pracy i będzie teraz wdrażał się do nowych zajęć, a to wymaga oczywistego czasu.
a przecież minister Błaszczak bardzo był zajęty pracą w swoim resorcie, był niezwykle aktywny, obecny wszędzie tam, gdzie go oczekiwano, a nawet nie tylko. A teraz będzie musiał się skoncentrować na zupełnie nowych zadaniach, bardzo skomplikowanych, trudnych i tak dalej. Nowy szef MSWiA, marszałek Joachim Brudziński, z pewnością da sobie radę na nowym stanowisku, ale te szybkie zmiany na tych stanowiskach dowodzą, że po prostu łatano personalne dziury po nagłym zwolnieniu ze stanowiska pana ministra Antoniego Macierewicza. Nie kryję tego, że jestem rozczarowany zmianami, gdyż oczekiwałbym od polityki, szczególnie tej naszej ekipy, decyzji bardziej zrozumiałych dla wyborców. Dziś elektorat prawicy jest dezorientowany, można to zauważyć na różnych forach internetowych. Nie bardzo wie, co ma myśleć o tym. Minister Antoni Macierewicz miał silne poparcie w tym elektoracie. To człowiek, jak rzadko który, oddany polskiej niepodległości, przejęty sprawą bezpieczeństwa Polski, świetny organizator, człowiek poza wszelkimi podejrzeniami, cała trzecia RP to przecież historia jego walki o suwerenność Polski, niepodległość. Pytanie jeszcze, co z Komisją Smoleńską, która powstała z jego inicjatywy do spraw wyjaśniania katastrofy smoleńskiej. Był przecież zaangażowany wcześniej w tę komisję, a potem jako szef minister obrony narodowej umożliwił kontynuowanie badań przez państwo polskie tej tragicznej, niewyjaśnionej do tej pory katastrofy. Na konsekwencje tej reorganizacji rządu, o której mówiono moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie przez ostatnie pół roku, musimy oczywiście poczekać, ale ten moment może się okazać charakterystyczny, przełomowy dla przyszłej oceny. To może być jakiś punkt zwrotny. Czy Polska będzie szła w tym samym kierunku, który wskazywał nieugięty minister Antoni Macierewicz? Czy w Puszczy Białowieskiej zwycięży Kornik, Drukarz i Unia Europejska, która realizuje swój ideologiczny projekt pozbawiony zupełnie racjonalności? Czy zwycięży polska racja stanu i zwyciężą Polacy mieszkający wokół tej puszczy, żyjący z tej puszczy setki lat? Zobaczymy, czy jest to wyhamowanie tak zwanej dobrej zmiany, zapowiedź innych zmian. No, takie pytania możemy sobie dzisiaj stawiać. Odpowiedź z pewnością pojawi się po jakimś czasie. Na razie jest to okres pewnej dezorientacji, zaskoczenia, dla niektórych nawet szoku, powiedziałbym. Są osoby, które do tego stopnia emocjonalnie zareagowały na to, jak Paweł Piekarczyk, który postanowił oddać odznaczenie, wysokie odznaczenie państwowe prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Z pewnością to nie będzie jedyny tego typu gest. A więc to, co powiedziałem, tęsknota do polityki jako polityki na rzecz dobra wspólnego, to również decyzje jasne, zrozumiałe dla elektoratu, który wyłonił tę ekipę. To jest przecież, to są to przecież ludzie, którzy w wyniku swoich nieugiętej postawy propolskiej doprowadzili dwa lata temu do zmiany rządu po tych 8 złodziejskich latach panowania tej przedniej ekipy. I coś tym ludziom się powinno należeć, przynajmniej jakieś wytłumaczenie. Zwykłe, proste, ludzkie, wyrażone w ludzkich, zwykłych, prostych słowach, odwołany, bo źle pracował, bo nie spełniał jakichś oczekiwań. Jeżeli nie spełniał, to czyich oczekiwań i dlaczego? Jeśli takie wyjaśnienia się nie pojawią, to siłą rzeczy będą powstawały domysły, plotki, wątpliwości, które siłą rzeczy osłabiają ten najsilniejszy elektorat,
który decydował o przemianach w ostatnich latach. Jeśli ojciec, może ojciec wybaczy, że na tych ogólnych refleksjach bym tutaj poprzestał, ale to już koncentrowałem się tylko na tych dwóch, trzech zmianach najważniejszych. Dotyczą one przecież tych resortów tak zwanych siłowych. I one są najważniejsze. Ale jeszcze, panie dyrektorze, jest ciekawa rzecz, bo przez ciągle było to hasło, które opozycja wymyśliła, prawda, ulica i zagranica. No i właśnie, czy takie przydechy mamy tylko, no ale czy właśnie ten paryski bruk, czy te brukselskie place tutaj nie wybijają, nie chcą wybić rytmu naszego życia społeczno-politycznego poprzez właśnie, no nie wiem, jakie tu słowa użyć, bo nacisk może jest za mocny, ale ta lewicowość, która tutaj przecież kipi aż i widać ją z zachodu przychodzącą. Lewicowość, żydostwo, tak. Ale... No nie trzeba być tutaj ani politykiem, ani historykiem, czy socjologiem, naukowcem, żeby wiedzieć, że zawsze było tak, jeśli Polska wychodziła na prostą, jeżeli Polska wzmacniała swoją pozycję w Europie, wzmacniała swoją siłę militarną, jeżeli zdobywała szerokie poparcie w społeczeństwie, zdobywała władzę, zdobywała zaufanie i cieszyła się zaufaniem, no to zawsze następuje, jak każda reakcja wywołuje kontrreakcję, występuje też ruch pewnego oporu. Polska silna, mocna w Europie nie wszystkim odpowiada, nie wszystkim pasuje. Mamy tutaj własną wewnętrzną targowicę i mamy też historycznych, tradycyjnych nieprzyjaciół polskich, którzy też nie zasypują gruszek w popiele. I też trzeba baczyć na to, co oni robią, w jakim kierunku działają, bo ich cel jest odwrotny do naszego celu. Polska słaba, nie licząca się, to Polska, którą można było kolonizować, podbijać, okradać, wywozić, sprzedawać. To wszystko już zaliczyliśmy i ten smutny okres został zatrzymany 2 lata temu w wyniku wyborów i zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości, które po raz pierwszy po 1989 roku zdobyło większość, jeszcze nie konstytucyjną, ale większość w parlamencie, która umożliwiła szereg bardzo poważnych zmian, które no, niepokoją naszych nieprzyjaciół. To jest zrozumiałe. Równocześnie te zmiany, jak powiedziałem, no, służą Polsce, wydobywają Polskę z tej otchłani, tego niebytu. I Polska odgrywa coraz większą rolę i ma odgrywać coraz większą rolę. Czy będzie odgrywała nadal taką rolę, czy będzie nadal szła w tym kierunku właśnie, który został zainicjowany przez rząd premier Beaty Szydło? To są takie dzisiaj pytania, które tak na gorąco elektorat prawicy, z pewnością olbrzymia większość słuchaczy Radia Maryja sobie dzisiaj tak właśnie zadaje, jak to jest, że człowiek zasłużony, oddany Polsce zostaje w taki sposób potraktowany. To nie jest dobra reakcja, to trudno przyjąć ze zrozumieniem. Choćby nie wiem, jak dobrze się myślało o dobrej zmianie, to tego typu posunięcie budzi wątpliwości, zapytania, a może nawet i też i pewne lęki. No tak gdzieś tak kuli. Coś tam właśnie delikatnie mówię w miejscach serca, może niektórych to właśnie jakoś niepokoi, kuje, bo było zwycięstwo, prawda? Był ten zryw. Czy jest nadal? Ja myślę, że to nadal się czuje, ale właśnie czy Polska, czy Polacy umieją korzystać ze zwycięstw? Ja nie chcę tak daleko sięgać, ale tak jak też mówiono o Grunwaldzie, prawda, że do końca nie wykorzystano. Bitwa wygrana, wspaniała, ale gdzieś zabrakło tej determinacji. W roku 20 również mówi się, że można było wtedy jeszcze dalej, no ale to takie może historyczne tylko. No ale to historyczne spojrzenie dotknął tego tematu, bo tutaj też wiedza nasza jest bardzo ograniczona. Ja na szczęście będąc pod wpływem profesora Feliksa Konecznego, który pisał o Grunwaldzie chyba najlepiej
Tam staliśmy pod Malborkiem prawie 2 lata, a oni mieli zapasy na prawie 10 lat i wojsko nam się powoli wykruszało. Była determinacja, ale niestety czas nam nie sprzyjał. Teraz mamy 2 lata dobrej zmiany i w połowie tej dobrej zmiany zaczyna brakować ludzi, którzy całym sercem byli oddani tej dobrej zmiany. I to jest ten sygnał wysłany, moim zdaniem niezbyt czytelny, niepewny, do elektoratu prawicy dzisiaj. Także nie wiem, czy możemy się z tego faktu cieszyć. No, jeżeli cieszy się opozycja i polska targowica, to już jest jakiś taki sygnał, że no, my powinniśmy się raczej smucić z tego faktu. No tak to jest. No, nawet gdzieś takie opinie słyszałem, ale to oczywiście nie chcę to cytować, żeby nie dawać tutaj jakoś rękojmierzek prawdy, ale no tak, to takie opozycyjne wypowiedzi, że gdzieś tam na tacy właśnie głowy ministrów były zawiezione, ale to myślę, że są za bardzo idące, może mocne takie niektórzy się cieszą bardzo z tego faktu, mówi opozycja i media też takie antypolskie, no ale na tym też będą jakoś, prawda, będą tutaj robić ten chocholitaniec i wokół tego się kręcić. Tak, no dla mnie najważniejsze jest to, żeby Polska rzeczywiście rosła w siłę militarną, bo my nadal jesteśmy słabi, żeby odeprzeć, nawet przy udziale tu Amerykanów, odeprzeć ten atak, jeśli nie daj Panie Boże, by się pojawił. Amerykanie nie lubią Żydów przecież. Rozwoju sił zbrojnych, wzmocnienia polskiej armii, no musi być bezwzględnie kontynuowany. I drugi kierunek, no, samodzielne polityki w stosunku do uzurpatorskich komisarzy z Unii Europejskiej, którzy wymuszają pewne decyzje, nie mając do tego podstaw prawnych. Stąd te rozmowy, prawda, w cztery oczy i takie jakieś dogadywania się, no to też wskazuje na to, że te mechanizmy w Unii Europejskiej też nie są przejrzyste, klarowne i że nie takich oczekiwaliśmy. Chcemy po prostu zasad jasnych, klarownych, demokratycznych. Są procedury, są artykuły, są posłowie, są głosowania i tak dalej. A tutaj raptem rozmowy w czterech oczy i coś mają one załatwić. To też może budzić pewne wątpliwości. No, mam nadzieję, że premier Morawiecki wyszedł po tych rozmowach z tarczą i będzie konsekwentnie bronił samodzielności Polski w Unii Europejskiej. No i przepisów prawa, które obowiązują przecież wszystkich członków tej organizacji. No to wszystko czas pokaże, panie dyrektorze. W każdym razie, no mówimy, odczuwamy taki pewien niepokój. Tak, to jest dobre określenie, niepokój, pełne rozczarowanie na pewno, tak, bo no nie tak powinno się postępować z ludźmi zasłużonymi, oddanymi, którzy poświęcili swoje całe właściwie życie, bo przypomnę, że kiedy Antoni Macierewicz walczył o taki obraz Polski, jaki mamy głęboko w sercach, no to obecny prezydent jeszcze wtedy nosił koszulę w zębach. Więc spodziewalibyśmy się, żeby to nowe pokolenie, które sprawuje władzę, żeby jednak doceniło tych twórców niepodległości, takich jak Antoni Macierewicz, w pełni, z pełnym szacunkiem i uznaniem. Tego byśmy się spodziewali po młodszym pokoleniu Polaków, patriotów. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za komentarz. Szczęść Boże, dziękuję. Pozdrawiamy. Pan redaktor Wojciech Reszczyński był naszym gościem.